Halo, witajcie, znowu Ryfek. Witam was w kolejnym Brojajo, w ten słoneczny, jakże ciepły dzień poszły, jest tragedia. Powtarzam się, wiem, od miesiąca. Builder, dobra, kogo tu gramy? W końcu na inżynierię, super. 50 twoich materiałów zmienia się w inżynierię na koniec fali, co? 10 do zbierania za każde posiadane jeden struktura. Plus 5 rozmiar mapy na koniec fali każdej. Ale minus 45 rozmiar mapy na początku. I mapa przestaje się zwiększać po fali 20. Ale jazda! Czym ja ogarnę jak najwięcej materiałów? Piła tarcza pasuje do buildera, ale ja bym raczej leciał w... Nożyce ogrodowe nie są złe. No ale na początku chyba klucze po prostu, żeby biły. Ale nożyce ogrodowych też troszkę bym z chęcią wziął. Tryb nieskończony, piąta fala. Lecimy... Jaka tycia mapa! Tutaj się nie ma gdzie poruszać w ogóle. Stoję przy tej wieżyce i tyle. Ale zaraz! Jak 25... Połowa twoich materiałów się zmienia. Okej, dobra, już myślałem, że żadnych materiałów nie zgarnę, ale to jednak jest bez sensu. Tak jest. Dobra, zgarniamy każdy materiał, jaki się da. No 20 parę materiałów. Ja nie będę miał dużo pieniędzy. Ja muszę mieć na początku broń, co już coś bije. Max AP chyba. Kolejny klucz, koniecznie. Książka jest git, ale drogawa. Mimo wszystko ją wezmę. Śrubokręt kupuję od razu. Ja nie mam czasu zmieniać tutaj broni i czegoś innego kupować. Lemoniada też będzie mega dobra na tą postać. No i procent do obrażeń na inżynierię nie działa chyba z tego co kojarzę, więc chyba tylko w inżynierię lecimy i tyle. Fala druga, mapa coraz większa, ale delikatnie, delikatnie, śmieszna postać, nie wiem o co chodzi. Boże, miałem włosy i nie wysuszyłem ich, tak do góry zawsze stawiam, przy suszarce po prostu i tak zupełnie inaczej wyglądam, jak mam takie włosy przylizane. Jakiś taki grzeczniejszy się wydaje, nie? Dziecko po prostu się z podstawówki rwało. No powiem wam, że jakbym w takich włosach chciał kupić piwo, to bym się nie zdziwił, jakby mi pani nie sprzedała. 5 do zbierania, bo my do zbierania będziemy tutaj naprawdę nieźle szli. 3 do inżynierii. Jak to działa? 10 do zbierania za każde posiadane jeden struktura. Okej, okay, to kto jest kolejna struktura? A to będzie struktura? Też super. Lemoniada, krzywe usta, oczywiście, że biorę. No i tak naprawdę tyle, lecimy sobie dalej. Mamy już 4 bronie, mamy jeszcze granaty pojawiane. Jak na razie jest mega, mega dobrze. Trochę się zagadałem o tą grzywkę na końcu tamtej fali i... Nie ogarnąłem, że... Dużo materiałów zostawimy, jeszcze drzewo wyleciało. Tak się spojrzałem na drugi monitor, bo mówię co? Akurat jak jest czerwone kółko od REC, czyli się nagrywa na OBS-ie, wokół tego jest taka czerwona poświata. Ja mówię, co jest grane? Przecież ten monitor nie ma HDR-a. Na razie po prostu odbija coś czerwonego z pokoju i tyle. Łagodny obcy, więcej wrogów. Okej, okay, wydaje mi się, że dam radę. Więcej pieniędzy to będzie. Tutaj nic. Ja bym wziął po prostu pancerz. 3 inżynierii, czy 8 zbierania? Zbierania będę dostał mega dużo co level. Chyba inżynieria będzie lepsza. Kolejny klucz, nie bierzemy przynęty. Dynia jest spoko, jeżeli będą przeszywać te pociski. Śrubokręcik jest git, dziwne żarcie jest świetne. Nawóz jest genialny. Same dobre itemy jak na razie dla tej postaci. Fala jest coraz większa. Ej, bez kitu, będzie mega trudniej teraz co falę, bo będzie większa mapa i moje struktury będą rozprowadzone bardziej nierównomiernie, znaczy tak samo nierównomiernie praktycznie, średnio, uśredniając, głupoty gadam, przepraszam. Ale będą bardziej rozproszone i nie dam sobie po prostu rady. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy jak to pójdzie. Ale mi się chce grać dzisiaj, powiem wam naprawdę tak. Zawsze mi się w te gry chce grać, ale nie tak bardzo jak dzisiaj po prostu. Wiem, że skończę nagrywać Brotato, to robię chyba na drugim kanale streama z RimWorld. Potem jeszcze z Mangiem nagrywki w Grounded, jakoś dzisiaj mam po prostu napalony nagranie jestem. Szansę na unik sobie weźmy. Śrubokręcik, dziwne żarcie, krzywe usta, nawóz, wymieniamy to za zero. Wyrzutnia kartofli jest bez sensu, kolejny śrubokręcik. Brzydki ząb jest zawsze spoko. Taśma na inżyniera też jest git, dalej nie wymieniam, lecimy sobie kolejną falę. No i powoli się zbliżamy do fali normalnej wielkości. Nadal to nie jest fala wielkości zwykłej. Ja jestem ciekaw, jak działa procent na wielkość mapy, nie? Zgaduję, że 5% zawsze jest tyle samo warte, bo jakby było, zwiększa się o 5% obecnego rozmiaru mapy, to to by zaraz było kolosalnej wielkości, ale chyba to jest 5% ze 100 zawsze wzięte. No i dzisiaj mam jakieś rozkminy z dupy. Nie wiem, jestem przegrzany, naprawdę dzisiaj czuję przegrzany totalnie, a nie wiem dlaczego, bo cały dzień mi było zimno.
wstałem i się tak nie za dobrze czułem. Jak się nie za dobrze czujesz, nawet jak jest paruwa, wsiadasz do auta, które jest rozgrzane na słońcu, to i tak nie odpalasz klimy, nie musisz tego. Ja właśnie musiałem gdzieś pojechać. Wezmę sobie 6 do szybkości tutaj. Taśma, brzydki ząb. Kawa jest git. Tutaj nic. Tu nic. Okulary, śrubokręt. I tyle chyba. No, lecimy sobie dalej. Chociaż może jeszcze wezmę kiszkę, bo jeżeli się nie mylę, ja mam chyba od inżynierii tyle do obrażeń żywiołowych. Jakby tak było, to by było super. Zresztą nawet mógłbym ją sobie wziąć i lecieć w obrażenia żywiołowe jako dodatkowe punkty inżynierii. I tak czy siak. Co mówiłem? Jechałem po zakupy, bo mi się skończył pasztet. Bez kitu, skończył mi się pasztet, więc stwierdziłem, że od razu pojadę na zakupy i zrobię ciut większe zakupy, parę innych rzeczy kupię, jakieś parówki, bagietki i tak dalej. Wsiadam do auta rozgrzanego na słońcu czarnego, wiadomo jaka jest pogoda i w ogóle mi nie jest gorąco, nie odpaliłem całą drogę klimy. I chyba teraz mnie po prostu tak to uderzyło, wszystko mi się nakumulowało. I teraz mi jest po prostu gorąco. Rozwalam jak był stand-up plotka, że co wam się kończy w domu, że musicie jechać gdzieś do sklepu dalej i zrobić już zakupy. I on powiedział, że woda butelkowana. A u mnie najwyraźniej pasztet profi do naleśników. Pokojowa pszczoła? Spoko, minus do obrażeń dużo mnie nie zmieni, zbieranie, uniki są git. Prędkość ataku też wezmę. Tutaj 9 na unik. Przynęta jest super, kiszka, śrubokręt. Mały gekon niekoniecznie. Tutaj nic. Kurde, ja nadal nie mam jak się leczyć w ogóle. I dynamit tak, bo ja obrażenia od wybuchów akurat będę miał. Fala siódma z jajcarzami. No i dobra, w tym miejscu widzę, że jestem kryty. Tam się już jajo pojawiło przy tej wieżyce, ale tutaj muszę na łuko schodzić, bo tutaj jeszcze mogą mi się gdzieś pojawić w niechcianym miejscu. Teraz najlepszy item, jakie mógłbym zgarnąć na tego inżyniera czy tam budowniczego Boba, to po pierwsze ten item, że dostajemy wieżyczki z rozwalonych drzew. To byłoby świetne i po prostu większa ilość drzew. No i drugi przedmiot to... Zdążę? Zdążę. Super, jeszcze 20 sekund to i tak nie byłby jakimś dużym problemem. Mega dobrze idzie. Nie mam leczenia, ale same znajdźki. I te owocki mi wystarczają na razie w zupełności. Szczególnie, że mnie leczą chyba za 6, więc dwa razy więcej niż standardowo. Drugi item de beściak to byłoby... O kurde. Nie zbiję go. Dobra, dałem radę go zbić. Atak speed mój wpływa na atak speed moich wieżyczek. Świnka skarbonka jest spoko, jest kieszonkowa fabryka, dokładnie to chciałem. Motyl, nie. Żeton z kasyna, tak, tutaj nic. No, 4 regena, niech będzie. Kiszka, śrubokręt. 2 śrubokręty, nie chcę mieć więcej, wolę mieć więcej wieżyczek. Definitywnie. Smutny pomidor jest okej, bo... No do 20 fali wydaje mi się, że jest worth it. Potem... Kompletnie nie. Ołóweczek jest git. Książka. Ty i korona. Na koniec fali zbieranie zwiększa się o 8%. Jeszcze ze świnią. Wydaje mi się, że ja dosyć dużo inżynierii mogę uzbierać. Znaczy, nie wiem jak działa. To, że połowa moich materiałów na koniec fali jest zamieniana w inżynierię. Czy to są materiały przed zbieraniem, czy już po wliczeniu w to zbierania? Bo jak po liczeniu w to zbierania... Ja mam jeszcze świnkę skarbonkę. W sensie, no nie wiem, to czy ma sens w ogóle, jak ja połowę z tych oddaję? Postaram się nic nie kupować, po prostu. I wydaje mi się, że może to całkiem nie zadziałać. Oczywiście jeszcze kupię tą koronę, no bo ona to zbieranie naprawdę będzie zwiększała niesamowicie. Każda struktura również do zbierania mi by dodawała. Ty, no ja mogę nawet skończyć z 1000 zbierania na koniec 20 fali. I to tak na chillku. Mam wszystkie itemy generujące pieniądze praktycznie. No a kryta nie liczę, bo tam kryta i tak nie mam, to by nic nie zmieniło. Obrażenia o żywioł wezmę, bo może się trafi to, że... No wiecie, to... Inżynieria za żywioły albo żywioły za inżynierię, nigdy nie pamiętam. Prędkość ataku. Wezmę 10 do zbierania zamiast 3 do inżynierii. I tak tej inżynierii mam mnóstwo, to dużo nie zmieni. Korona. I nie kupuję tych itemów. I lecę dalej. No miny to jest struktura, więc to mi się zwróci, bo zbieranie mi doda. Plus 10 do zbierania za każde posiadane struktury. Plus 70, okej, dobra, mi się kompletnie powaliło, a ja zrozumiałem, że ja dostaję plus 10 do zbierania na koniec fali za każdą strukturę. Mówię, coś za mało mam tego zbierania. Fala 9, najlepsza fala w grze, mega prosta, mega dużo
materiałów z niej możemy dostać, tu jestem w miarę bezpieczny, bardzo dużo wieżyczek. Żadna jeszcze nie przebija, więc... No jak na razie to ja chyba większość obrażeń robię po prostu moimi uderzeniami z łapy. Czy to ma obrażenia zależne od inżynierii? Nie. To tak, no właśnie, mówię, bo jedna broń nie bije, a druga tłucze. Śrubokręty biją bardzo fajnie, bo mają damage zależny od inżynierii. Ja w ogóle nie mam obrażeń kontaktowych zwiększonych, więc nie dziwię się, że te klucze nic nie robią. Trochę ryzykownie będzie grać tak, nic nie kupując teraz, ale i tak się postaram, bo to naprawdę może się bardzo dobrze rozkręcić. Dodatkowe leczenie z przedmiotów jednorazowych na samym starcie gry jest takie OP. To jest niesamowite, jak dużo one dają na początku, te 6 HP. Bez problemu całe zdrowie nam leczą. Drzewko padło. No i git. Dwa do pancerza bym poleciał, bo mówię, inżynierii i tak my mamy dużo. Tyler mi zwiększy zbieranie, ale jest turbo drogi. Przepraszam. Chyba nam se spokój i lecę dalej po prostu? Przecież Tyler mega dużo bije, dobra, już nie będę przesadzał. Tylera kupię, zbieranie mi się zwiększy. Tyler strasznie dużo bije w porównaniu do czegokolwiek innego, więc przy nim chyba głównie tutaj będę stał. I on sobie mega fajnie daje radę również z dużą ilością zwykłych przeciwników. Ty, wieżyczki też podpalają przeciwników z tego co widziałem. Z kiszki. No to się naprawdę opłaca iść na obrażenia żywiołowe plus obrażenia plus inżynieria. Nigdy tak chyba nie grałem, żebym miał i to, ale mówię, widzę, że naprawdę spoko to działa, ziomek z itemkiem. Ale ja nic nie biję, no ja nie wiem, dopiero teraz na tym ziomku z itemkiem to jakoś zwróciłem na to uwagę, ale damage mam żałosny z bliska. Te śrubokręty są spoko, ale no to są tylko dwie brońki. Co dwie brońki, z których jeszcze przeciwnik jest tylko w połowie liczony, mają zrobić na fali 10, to już jest półmetek gry bez trybu nieskończonego tak naprawdę. Ale mówię, ten Tyler tutaj ciśnie mega fajnie, obszarowo, dużo zadaje obrażeń. Podpalanko coś tam jeszcze robi, ale no nie jest złe. Wykrywacz metalu jak najbardziej, pokojowa pszczoła jak najbardziej. 3 do pancerza to bym wymienił. 15 atak speeda, spoko. Srebrna kula tuż przed elitką. Kurde, miałem nie kupować, ale boję się, że umrę, więc kupię, bo może mi to pomoże. Lecimy, kolejna fala. Najłatwiejsza elitka w grze. Tyle dobrego. Ja go się postaram wziąć pod Tylera, bo Tyler, jeżeli się nie mylę, jakby uderzył idealnie w środku, no to bije go chyba większą ilością pocisków naraz. Ale ja mam żałosny regen. Oj nie, jest źle widzowie, ja w życiu go nie zabiję. Ale nie mam damage'a. Nie, na śrubokręty ten build jest milion razy lepszy. Z uwagi na to, że te śrubokręty biłem, ja brałem wszystkie itemki na minus obrażeń kontaktowych. I nie wiem, czy to był dobry pomysł. No definitywnie to nie jest build na elitki, więc czerwonego itemku niestety nie dostaniemy, ale jak ja tutaj dałem radę, no to kolejny level bez kupowania itemów raczej powinien pójść w miarę luźno. Zresztą nie było aż tak źle tutaj. 4 inżynierii, oczywiście, że tak. Brodaty Bobas jest bez sensu, wszystkie te itemy są bez sensu, oprócz śrubokręta, którego kupię, raz wymienię itemki, zablokuję i lecimy dalej. 484, no udaje mi się zwiększać tą ilość materiałów co fale. Oczywiście idzie to no żałośnie wolno z uwagi na to, że połowę tych materiałów po fali i tak oddaję, ale nie ma tragedii. Teraz to jedyne czego, to mi po prostu kolejnych struktur brakuje, bo one naprawdę fajnie biją, ale no to co ci zrobi wieżyczka strzelająca jeden pocisk na sekundę, gdy tych przeciwników tak dużo jest na mapie po prostu. Ale jak ja biję tu ten hamony, to po prostu to jest tragedia jakaś. Żałosne, żałosne. Nagrywa się to, no nie? Nagrywa, dobrze. A wam, kochani widzowie, w 15 minucie nagrania. Przypominam, jeżeli chcecie, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. I dziękuję wam za wsparcie. Co ja gadam, subskrybujecie wszyscy i tak. By rozwalałem wszystkie te kanały, co na samym początku mówią, że zasubskrybujcie, bo tylko 10% ludzi ogląda mój kanał z subskrypcją.
Ja sobie wchodzę w statystyki, mam po prostu totalnego flipa. 90% moich widzów już mnie subskrybuje. Tylko 10% widzów mnie nie subskrybuje, więc... Masakra. Domino jest bez sensu, śrubokręcik sobie wezmę. Kolejny śrubokręt, bandana jest super. Od razu ją kupuję, bo wszystkie pociski będziemy przestrzeliwać dalej teraz. Dzięki temu śrubokręt, podytkę blokuje, lecimy dalej. No tu już wydałem troszkę za dużo pieniędzy, żeby ta mamona mi się zaczęła kumulować. No kłopot jest z tym straszny. Ale czuję, że nie mogę po prostu nie kupić tych itemów niektórych, bo będę za słaby i padnę. Jakbym miał ten item na zwiększony attack speed, to chyba już byłoby wystarczająco dobrze, żeby siedzieć wokół Tylera. On naprawdę fajny damage ma, ale ciut jeszcze za mało bije. O Jezu, ale oni biją dużo obrażeń. Na 3-4 strzały jestem praktycznie. A ile mam regena? 17, kurde, niby dużo, a mało. Mieliśmy ten regen na walce z bossem, ale jakoś to, powiem wam, nie zadziałało za dobrze. O mój Boże. O mój Boże! Ale skupienie tutaj musiało siąść, trochę się obsrałem. A ile pancerza mamy? 6. No to też tak nie za dużo. Ale nie ma tragedii. 6 pancerza to i tak jest całkiem sporo. Całkiem sporo pancerza na tą falę. Po mnie aktywują się 10% razy szybciej, spoko. 6 obrażeń do walki wręcz. Cokolwiek, żebym bił może. Jakby się trafiło, nie będę tego zmieniał. Śrubokręcik. Jeszcze lepszy. Metalową płytkę biorę, bo jest fala z elitką. I kolejna bandana. Ty, jeden do inżynierii za każde obrażenia. O nie, to odwrotnie działa. To beznadzieja. To fatalnie, to fatalnie. Nawet tego nie biorę, to jest za drogie. W życiu. Bandana, kolejna, ale chyba ta jedna mi starczy na razie na tą elitkę. Mam nadzieję tylko, że w miarę jakaś prosta się trafiła. Ta modliszka jest silna. Ta modliszka jest naprawdę nieprzyjemna. O dziwo, jakiś damage nawet jej zadaje, jestem w szoku. Obok Tylera akurat stoję, obok wieżyczki, która podpala. I mi się wydaje, że więcej akurat robi to podpalenie. Bo on raz wystarczy, że trafi i... potem bije przez dłuższy czas. Ten Tyler fajnie bije, ale no mówię, ten jego attack speed jest... pożal się Boże. Ty, 20 sekund? Może dam radę tą elitkę zatłuc? Ryzykownie trochę tutaj jest momentami, nie? Ale jakoś idzie. Dobrze, o Jezu, ale już się obsrałem. Ale już się obsrałem, ale dobrze wyszło. Wszystkie materiały z gleby, ale tego też zostało mnóstwo. Dobra, nie uda mi się wszystkiego zebrać. Ej, ale super, gigantyczny pas, jest elegancki. Trafienia krytyczne zadają, a ja nie mam kryta, nic. No wezmę, ale bez sensu. 3 pancerza, 8 zbierania, okej. Ogród, o w końcu ogrodzik. Ale wezmę to potem, klucz też zablokuję. I zacznę kupować na fali 16? Przed kolejną elitką. Jak tej elitce dałem radę, no to mówię, na tych kolejnych falach raczej spoko. Te fale z przeciwnikami, którzy się pojawiają w losowych miejscach, na tą postać nie są takie złe, bo w końcu mam losowo rozmieszczone te wieżyczki i one w każdym miejscu na mapie kogoś tam biją. Ty, ale tyle inżynierii to ja nie miałem nigdy. Ponad 100 inżynierii, tak grubo ponad 100 inżynierii. Mówię, im więcej tych materiałów mam, tym więcej biją nasze itemki obecne. No i wszystkie w przyszłości. Potem już chyba nie będę tego dostawał. Czy po fali 30, o Boże, 20 też to będę miał. No z drugiej strony czemu nie, ale trochę kiepsko. Tam już praktycznie nie zdobywam żadnych pieniędzy i tam już wolałbym kupować itemki raczej. Ty, bez kitu, to może lepiej wydawać pieniądze póki są teraz na itemy? Nie mam zielonego pojęcia, jak grać tą postacią. I oprócz dosyć niskiego maksymalnego zdrowia, wydaje mi się, że idzie mi dobrze. Szarpie niż przetwarzam. 2 do inżynierii. No to bez sensu było. 1000 materiałów. No nie. Idę dalej. Po tej fali już rzeczywiście zaczynam kupować przedmioty. Ile mamy inżynierii w tym momencie? 161. Jestem ciekaw,
Statystyki drugorzędne tak. O, czekaj, pozostałe statystyki główne nie wpływają na budynki, ale statystyki drugorzędne tak. Przeszywanie, odbijanie, wielkość wybuchu itp. Czemu ja tego wcześniej nie przeczytałem nigdy i tak się zawsze zastanawiam, co działa, a co nie. A z moją pamięcią to... zazwyczaj nie pamiętałem, co działa, a co nie. Ciekawie się wieżyczki rozmieściły. Ty, ja zapominam w ogóle, że mi się mapa cały czas zwiększa. Jakoś kompletnie na to nie zwróciłem uwagi, ale tak teraz sobie przychodzę, mówię, Jezus. Ile tu jest od ściany do ściany, bez kitu. Jeszcze aż jestem w szoku, że tak równo ustawiły się te moje wieżyczki. W sensie, no, w miarę są w jednym miejscu. Ale ciśnie ten Tyler, o mój Boże. Jak on dostanie jeszcze jedne obrażenia przeszywające, jeszcze jeden pocisk, który przeszywa, no to w ogóle będzie nieźle. Super, mega dobrze poszło, powiem wam. Robal obcych na pewno nie, Bobas obcych też nie. Kurde, ale to 15 HP, to jest dużo. Tu mógłbym dostać HP, powiem wam. O Jezu, jak dobrze, 12 do max HP. Najlepsze co mogłem dostać. Mysz jest trochę ryzykowna. Ja bym ją wziął, ale od kolejnej fali najwcześniej. Bandanę, ogród i klucz już kupuję. Mamy tutaj elitkę, kolejny klucz. Kolejny klucz? Zębatka jest bez sensu. Jest za droga jak na to, ile inżynierii mi dają. Ja mam 160 coś, teraz mam 190 coś. Dajcie spokój. Bez w ogóle różnicy. Że to bije 86 na minusowych obrażenia, ja jestem w szoku. Miny biją 233. Wieżyczki 261, nieźle. Dobra, mysz zostawiam, dalej nie wymieniam. Z 500 materiałów to już jest w miarę spoko, żeby ta świnka trochę nam dała. Ta elitka, o, chyba najsilniejsza z tych nowych, jak dla mnie. Muszę pamiętać, gdzie jest ogród. Gdzie jest zjawa. Wczoraj jakoś miałem taką fazę, Boże, na natrafianie jakieś stare filmy. Gdzie jest zjawa na przykład. Tylko oczywiście w przeróbce, gdzie ta. I jakbym był na drugim kanale, to bym się do niej zwrócił. Jak taka bardzo rozlazła pani. Co ja gadam. Ty, ja nawet biję z bliska tą elitkę coś. Jakim cudem ja tu się utrzymuję jakkolwiek przy życiu? Jeszcze zadaję tyle obrażeń? Nie wiem, ale idzie super. Trafiłem jeszcze na dwa filmiki, które kocham, sprzed 12 lat chyba oba. Pierwsze to jest zamawianie pizzy po studencku. Jak tam udaje, dzień dobry. Tetula. I tak dalej. I drugi monokl, o Jezus, minus 10 max HP. Ale wezmę, ryzykownie. Daj max HP. Super. Wielkość wybuchu, ekstra, mysz, lecimy. Fasolowy belfer, oczywiście, operacja oczu, spoko. I tu już do zera się wywalam, wieżyczka, jest, klucz jest. Wsparcie społeczności. Okej, okay, ale nadal nie mam tego itemu, co daje mi atak speeda na wieżyczkach moich, i tego mi brakuje. Drugi filmik sprzed jakichś 12 lat, który uwielbiam, to jest Gotye, Somebody That I Used To Know, skarpetka. Fit Dombek chyba, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa, ale gościu po prostu lipsynkuje Gotye, Somebody That I Used To Know. On faceta lipsynkuje, a ręka w skarpetce lipsynkuje kobitę i... taki głupi humor, to jest filmik, który był pewnie wrzucany na, nie wiem, na jakiegoś kwejka. Czy jeszcze wcześniej ktoś w ogóle kojarzy? No i ciekawe, czy to istnieje, bo tam demotywatory to wiem, że nadal istnieją. Quake chyba nadal istnieje. Joe Monster cały czas się ma dobrze. Ale... komiksy! Kurde, czy to jeszcze istnieje? Ja uwielbiam przeglądać komiksy, jak byłem mały. A nawet powstała podstrona filmiksy, do których dodawałem swoje przeróbki i to były krótkie filmiki z napisami. To niby było śmieszne. I tam najczęstszą przeróbką była... ta z filmu o Adolfie Hitlerze, jak gościu gra Adolfa Hitlera i tam się drze. Das war Fefe! Winstalin! Boże, jak ja to wszystko pamiętam. Szansa na unik. Sąsiedzi dzisiaj to w ogóle, co on gada za komentarz? Co on ma za pracę? Połączmy to i lecimy dalej. Kolejny kluczyk. Jesteś do połączenia? Nie za bardzo. Trzymać to? Trochę bez sensu. Nawóz. Śrubokręt i opłacało się trzymać. Wąż, spoko. Kluczyk, trójeczka, git. No i lecimy sobie dalej. 222 inżynierii, jest git.
No, jestem ciekaw, czy te jakieś komiksy jeszcze dalej istnieją. Filmiksy to już w ogóle, to był serwis martwy pół roku po tym, jak on powstał, a on powstał pewnie w jakimś 2010. Ale ja żyłem przez ten miesiąc z tym formatem. Byłem pewny, że to się stanie, to mega popularne w życiu, nie ma szans. Ludzie nie mają czasu odpalać filmików z dźwiękiem na toalecie, na telefonie, tylko przeglądać głupie memy albo mistrzowie.org i tak dalej. No i to jest filmik, który był wrzucony właśnie tam i na której z tych jednej stron go poznałem. To Gotye są Maria Dajus, no to chciałem wam przekazać. Może ktoś też to oglądał. Ostatnio sobie nawet zrobiłem playlistę, mam playlistę ulubione, która jest ukryta, wy nie widzicie tych filmów. Mam playlistę ważne filmy, gdzie tam są takie głupie, śmieszne filmy, krótkie. I mam playlistę dobre czasy, co mi się kojarzy właśnie z takimi czasami podstawówki, gimnazjum. Tu wymieniamy. Będziemy mieć Maxa P koniecznie. Tutaj nic. No kryt na... struktury nie krytują chyba. 12 zbierania teraz to nic mi nie da, jak ja mam 600. Bez różnicy. 10 atak speeda wezmę. Kluczyk. Kurde, no znowu nie mam. Muszę te połączyć. Bez sensu. Jest wieżyczka, świetnie. Urocza małpka też jest genialna. Wieżyczka, super. Pomnik jest niezły na tą po... Ale szybkość mam fatalną, nie mogę tego wziąć. Jezu, jak ja mam beznadziejną szybkość dopiero. Teraz ogarnąłem już 20 fala na szybkości plus 3%. To może być kłopot. Nie będę... Ooo! Czy wieżyczka lecząca mnie leczy za 14? Czy ja się przywidziałem? Jaka jazda, ty no! Czegoś takiego się nie spodziewałem. Fajnie jest ta wieżyczka ogniowa. A że płomienie jeszcze się nakładają szybciej, to już w ogóle jest super. I mogę tu się kręcić wokół tej wieżyczki ogniowej, wokół wieżyczki leczącej i powiem wam, że to nawet idzie. 20 sekund, chyba dam radę go zabić. Nie wiem jak ten drugi, bo ja go będę musiał gonić. No ale kurde, ten poszedł, a gdzie tamten? Czy on nie powinien chodzić kompletnie losowo? Ja mam takiego farta, że on kompletnie nie chodzi przy mnie? Tak mi się wydaje. No ja go raczej już nie zbiję. Niestety nie chodził obok wieżyczek jakichś moich. A one biją zdecydowanie więcej niż ja. Wieżyczka wybuchowa, oczywiście, że tak. Czapka ze śmigiełkiem, super. 12 do szybkości, świetne. Kolejny śrubokręt, oczywiście, że biorę. Koszulę drwala wezmę. Wróżka jest ok. Bullet time jest świetny. Konwojownika też jest git. Blizna też jest super. Roślina może być, bo ja nic na wyssanie życia tą postacią nie idę i na pewno iść nie będę. Więc regen tak naprawdę to jest jedyna rzecz, jaka mi została. Szkoda, że nie ma czegoś, co zwiększa regen procentowo. On ma mega taki liniowy przyrost i mega czuć już spadek. Jak dostaliśmy te 20, potem 40, 50 regena i my mamy 39. No to już potem tych kolejnych dodatkowych regenów tak nie czuć. Trzeba wziąć no drugie tyle itemów, żeby dostać drugie tyle jedynie statystyk. A z obrażeniami, jak mamy procent obrażeń i obrażenia zwiększoną statystykę, no to to rzeczywiście się jakoś lepiej kręci na kolejnych falach. No ale nie idzie źle, nie idzie źle. I tak jestem w szoku, że w ogóle jedną z tych elitek zabiłem. I że ja tak dobrze utrzymuję się przy życiu, że ja w ogóle biję z bliska. No mówię, ten przelicznik śrubokrętów na inżynierię robi roboty tutaj niesamowicie. Mogę nawet iść w procent do obrażeń teraz i by to miało sens, no i będę tak szedł. 20 do szczęścia. Nie za bardzo. Chociaż bora, on nie będzie, wezmę. Wieżyczka laserowa, obrażenia od żywiołów, blizna. To magiczny liść grinda. To jest to, co chciałem zobaczyć właśnie. Max HP, regen i wyssanie na koniec fali. Świetnie. Jesz. Okej. I tyle. Groźny króliczek zawsze się zwróci. Fala 22 potwór litarny. Jeszcze mam sporo itemków do ulepszenia na czerwony poziom. Dobra, i to jest w ogóle maksymalna wielkość mapy. Większej już nie będzie. Ja dostaję. Teraz już będzie lepiej, bo się mapa zwiększać nie będzie, ale wydaje mi się, że tak
przez tę drugą połowę leveli, czyli od 10 do 20, ja dostawałem mniej struktur niż zwiększała się mapa. W sensie, no coraz rzadziej te struktury po prostu się pojawiają, bo mapa jest za wielka. Ja muszę ich koniecznie brać do wieżyczek, które podpalają, bo to jest jakaś kosmiczna różnica. Gdzie jest ta wieżyczka, co podpala? Słyszę, że coś podpala. Ja nie mam wieżyczki podpalającej żadnej, naprawdę? Ale bida. Dobra, no chociaż jedną, żebym zabił tę elitkę, nie? Chyba miałem po prostu z drugiego levela klucza drugi poziom wieżyczki. Jezu, ja materiał mam na ziemi, ja tego nie daję rady zgarniać. Wieżyczka laserowa, spoko. Procent obrażeń wezmę. Króliczek, jeż, ołówek bez sensu. Oczy obcego, bardzo średnie. Grzyb, wrzątek, dynamit. O, dużo śrubokrętów. Śrubokręt fioletowy. Nie mam z czym połączyć. Dobrze to zrobiłem? No tak, no bo jeden slot chociaż zrobiłem. Kolejna fala, lecimy. Wieżyczka podpalająca jest the best. Bije mega dużo. Bije mega często. Podpala i te płomienie jeszcze aktywują się troszkę szybciej, bo mamy ten item, co zwiększa ten DPS z płomieni. Ja dźwięk płomienia słyszę po prostu z tej kiszki, jak podpalam, ale no co to jest, ja podpalam za 8. Nie wiem, czy jest sens inwestowania dalej cokolwiek w te obrażenia żywiołowe. Zresztą nie działa już procent do obrażeń, więc może jeszcze się jakoś rozkręcą. Ilu tu jest w ogóle postawionych min? No miny to są chyba jeszcze mniej użyteczne na tak gigantycznych mapach jak te klucze. Ale no mówię, i tak wolę śrubokręty z uwagi na ten przelicznik z inżynierii. To jest naprawdę, naprawdę niezłe. Uff, ale jest gorąco. Chciałem powiedzieć, że boże, 12 chyba minuta, czy tam 15, sprawdzałem, już byliśmy na 12 fali. Nie wiem, od której fali mamy maksymalną długość fali, ale te pierwsze ostatnie mi tak szybko lecą. Boże, jest już materiałów na ziemi. Niespoczak jest spoko. 3 do pancerza, 12 do obrażeń. Szybkość mi się przyda. Klucza nie kupię. Śrubokręt kupię, połączę i kupię klucz, spoko. Kolejny klucz, lepszy od tego. Okej, okay, wymieńmy sobie, będzie podpalająca wieżyczka. Ja chcę to zmieniać? Ona ogniem bije 91. Ty, no ja chyba nie chcę tego zmieniać. Zatrzymam to sobie w razie czego, ale wątpię, żebym to zmieniał. No i lecimy sobie dalej, fala 24. Ile regena mamy? 49, no 4,4 HP na sekundę, no mówię. Dupy nie urywa. Muszę zatrzymać sobie tą podpalającą wieżyczkę nawet trochę dłużej niż tą falę, bo muszę zobaczyć, jak ona będzie działała na elitce. Bo ta elitka jest najważniejsza tak naprawdę do zbijania tą wieżyczką. Zwykli inni przeciwnicy, no to i tak sobie daje radę na wszystkich innych itemkach. Ale naprawdę, ja tych materiałów tu leży na glebie, a nie daję rady tego podnosić po prostu. Zasięg podnoszenia mógłby mi się przydać, albo po prostu artefakt Sivda byłby zdecydowanie najlepszym przedmiotem teraz do wzięcia. Każdy materiał, który by wyleciał, od razu byłby z ziemi podnoszony, nie musielibyśmy chodzić w ogóle po mapie. Mógłbym sobie znaleźć jedno miejsce, w którym jest najwięcej wieżyczek i jako tako to by już działało. U Jezu, ile wybijecie. Ta wieżyczka wcale 16, to jest też niesamowite. No ja mam coraz więcej materiałów tu na dole jak na górze, masakra. Barykada bez sensu. Trofeum, nie za bardzo, mam 30% nakryta. No ale nie, to jest bez sensu na tą postać raczej. Kluczyk, o Jezus, miałem go zatrzymać, ja to jestem dobry. Nożyce ogrodowe, też niezłe. Kanapa Esty, bez sensu, roślina. Magia obcych. Srebrna kula. No i tyle. Nadal szukam z tych dobrych itemów atak spina na strukturach, bo że to się nie trafiło, to trochę przypał, powiem wam. Dobra. Ile ja biję? Naprawdę, ile ja tu zadaję obrażeń tymi śrubokrętami samymi. No, oni też trochę biją. To jest, zmieniam zdanie, to jest chyba najsilniejsza elitka obecnie w grze. Trzyma się na tak menelsko-chamski zasięg od naszej postaci,
Że to jest masakra, żeby ją zbić. Boże, ja nic tu nie widzę. Zaproszenie do znajomych, Janczar. O co chodzi? Dlaczego to mi się pojawia? Janczar, kojarzę ten nick. Mi się wydaje, że to jakiś youtuber chyba był. Ale znając życie, to widzowie się podszywają. Ja już mam tutaj Sylwestra Stallone znajomych na Steamie, Hugh Hefnera. I tak, i mógłbym wymieniać. Tortura, fatalny item. Nie ma szans, jak mnie wieżyczka leczy za 4 razy tyle. 6 na unik, 20 prędkość ataku, srebrna kula, wieżyczka medyczna, urocza małpeczka, ciężkie kule. Nie za bardzo. Blizna jest ok. Wieżyczka zapalająca, w końcu jakaś zwykła. Ok, żeton z kasyna też dobry i lecimy dalej. No nadal, gdzie ten item na atak speeda? Po ile tu jest wieżyczek? Boże, jakbym w tym miejscu się jeszcze mam wieżyczkę leczącą. No to już w ogóle. Ta wieżyczka lecząca, żeby miała 2 razy większy atak speed. To jest różnica największa chyba. No bez kitu. Chociaż na 100% to bierze połowę z tego, 50% zwiększylibyśmy atak speed tych wieżyczek, czyli byłaby 2/3 szybkości, a nie połowę. Chyba? Nie. 3/4 szybkości. Tak to dziwnie tutaj działa, jest napisane w tym brojaju. Jest jeszcze jeden item, który byłby, no, nawet lepszy niż chyba ten attack speed, mi się wydaje. I jest nim pocisk rykoszetujący. On dodaje w ogóle, nie wiem czy nie, jakiś nieograniczony zasięg na pociskach. Ale teraz jak mamy pociski przebijające 3-krotnie, jak mielibyśmy jeszcze pociski rykoszetujące, no to już w ogóle wszystkich przeciwników wokół 2 wieżyczek tak naprawdę mógłbym wykręcać i bez problemu by byli bici. Co jest z tymi materiałami? Nie jestem w stanie ich podnieść. Daj mi ten artefakt Sivda, bo oszaleję. Płaszcz? No nie. Uracza małpka, spoko. Jeszcze 200 zbierania, to jest śmieszne. Płaszcz nie. I tak na unik mamy maksa. Uroczą małpkę na pewno wezmę. Lecimy dalej. No mam problem z pieniędzmi. Ja cały czas mam zwiększone inżynierię, nie? Mi się wydaje, że cały czas połowa mojej moich materiałów idzie na inżynierię, co jest śmieszne trochę. Bo ja kompletnie nie mam materiału w tym momencie. Ale ja mało krytu ubiję, naprawdę, nie wiem. Zastanawiam się, ile musiałbym zabić przeciwników krytem. No wiem, 174, tyle ile kosztował ten item, chyba, coś koło tego. Ale ile czasu, ile fal musiałbym trzymać to trofeum, żeby ono mi się zwróciło. Dobrze, że tego nie kupiłem, bo naprawdę bez sensu. Ile byłoby inwestowania w kryta, żeby to się zwróciło, a ten kryt akurat, no, szału by nie zrobił. Ile bije? 184, no to do 20 fali to było spoko, ale teraz to... Przepraszam, nawet to nie robi wrażenia, żadnego. Gdzieś tu wodę mam. Cały czas sobie daję radę, ale coś czuję, jakby czas tej postaci się kończył. Ile tych... Nie, ja oszaleję z tą ilością materiałów na dole, no. 12 do speeda wezmę, żeby szybciej to zbierać. Wieżyczka laserowa, urocza małpka, okulary, klucz czwóreczka, wieżyczka kolejna. Okej, okay. Mamy potwora elitarnego. I wieżyczki jak rozstawione? No, mogło być gorzej. Mamy tutaj wieżyczki leczącą, wybuchową i 2 penetrujące. No ale tu jest tak przeciwników na sranę wokół, że nie wiem, czy one będą cokolwiek trafiać. I Boże, jakiego katar. Z2 widzowie na chwilę. No i dobra, jestem. Sorki za krótkie cięcie. Wracamy do gry. O Boże, co tu się dzieje? 35 sekund jeszcze. Nie no, kręcę się wokół tych struktur tu na środku. Dobrze pomyślana mi się wydaje całkiem ta postać, jeżeli chodzi o to zwiększanie mapy, bo naprawdę, jakby nie to, jakbyśmy grali na jakieś takie tyczy, jakie to byłoby turbo easy. Oprócz elitek, ty, ciekawe jakie elitki byłyby na tak małej mapie. Była jakaś postać, co ma małą mapę, ale chyba nie aż tak małą przez całe podejście, albo... Nie pamiętam przynajmniej kogo takiego. Nie no, elitek już kompletnie nie jestem w stanie zabić. A one nadal są w stanie zabić mnie, niestety, z tego co widzę. Rozwalą mnie te materiały, naprawdę. Rozwalą mnie. Klucz, czwóreczka. Jak mi nawet na tą wieżyczkę nie stać. No, za darmo miałem wymianę, zapomniałem, już trudno. Tragedia, tragedia. Podnosić itemy tylko trzeba, w sensie materiały.
Jak są elitki, kompletnie nie mam co się starać ich zabić. Nie ma szans, że zabiję elitki w tym podejściu. Jedyne co mi zostaje to unikanie pocisków przeciwników i podnoszenie kompletnie losowych materiałów rozrzuconych po mapie, bo no ja też niestety za dużo to już nie biję. I dobrze wziąłem bonus do przeciwników na mapie, mi się wydaje. Jak jest tak gigantyczna mapa, jeszcze to takie nudne by było, jakbym tutaj nikogo nie miał wokół. Lecz, lecz, wieżyczko. A tak to przynajmniej cały czas mam wokół siebie jakichś przeciwników. A i tak nie czuję, jakby ich było za dużo. Nadal jakoś dobrze udaje mi się tego wszystkiego unikać. I się czuję w miarę bezpiecznie. No nie wiem, ile nadrobiłem tych materiałów, ale widzę, że tu nadal ich leży mnóstwo. To jest straszne, masz więcej... Nie, no to jest tragedia. Wieżyczka. Okej. Nic. Dynia jest super. Wieżyczka medyczna. Zasięg podnoszenia 50%. Jezus, jak mi się to przyda. Od razu to kupuję. 30 fala? Oj, tutaj może być kłopot. Na 1000000%. Ja nawet bossów nie widzę, ale widzę, że mnie atakują. Nie ma żadnych szans, że ja tutaj kogokolwiek pokonam. Więc... Czy ja przez tak dużą mapę jestem nieśmiertelny? Tak się teraz zacząłem zastanawiać. Elitki nigdy nie będą dla mnie już problemem. Jedynie zwykłe mapy z dużą ilością przeciwników. No bo mapa jest po prostu... zbyt wielka, żeby elitka w ogóle do mnie dobiła. To jest przezabawne dla mnie. Wiem, że się nie śmieję, ale... uważam to za komiczne. No teraz chyba tylko jedynie one shot, albo rzeczywiście, no... fala ze zwykłą... z dużą ilością zwykłych przeciwników. Elitki to nic nie robią. Jak zwykle materiałów więcej. Do 1000 dobijemy? Jeszcze nie. 5 na kryta wezmę, już mnie to trochę denerwuje, że nie mam kryta. Fishing magnet oczywiście, wieżyczka medyczna zaraz też. No i tyle, 31 fala. Kolejne elitki, zobaczymy jak pójdzie. Boże, ale paruwa. Rzuciłbym się na, nie wiem, nagrywanie na głośnikach, ale powiem wam, że strasznie trudno mi się skupić na komentarzu. Na streamach to mi wychodzi, bo tam jestem w stanie cały czas z wami gadać i prowadzić jakąś rozmowę. I nie potrzebuję tego wyciszenia, ale jak nagrywam, ja nie mógłbym nawet nagrywać na, nie wiem, na słuchawkach otwartych albo na jakichś AirPodsach, co mi wrzucają na nowo dźwięk z zewnątrz. Ja po prostu muszę mieć zwykłe słuchawki z izolacją, bo inaczej się kompletnie skupić nie mogę i nie wiem, jakoś ten komentarz zawsze jak tak nagrywałem był fatalny. Bo dobrze, pojawiają się koło siebie. Jeszcze raz zagrać tą postacią i to dostać. I jest Essa. 317 inżynierii, boże. Wieżyczka medyczna leczyła 18. No ale szkoda, że się nie trafił ten item, co zwiększał nam attack speed, struktur zależnie od naszego attack speed, ale no to już trudno. Chcę zwykłą wieżyczkę zobaczyć, ile biła. Eksplodująca 650. A gdzie są zwykłe wieżyczki? Musiały być jakieś przecież. Jezu, jestem ślepy. Dobra. Nie, już myślałem, że ją widzę. Tak, tu są. 263. No powiem wam, że na to kolejne fale to nie jest jakoś dużo. No. To jest chyba postać, która kompletnie sobie nie daje rady już tak na tych późniejszych falach. No nic. Dziękuję wam bardzo, kochani, za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować i się widzimy w kolejnym już niedługo. Trzymajcie się, cześć, pa, pa!